14. realistyczna gra wyścigowa na licencji motocyklowych Mistrzostw Świata. Dzięki tej oficjalnej licencji gra zawiera wszystkie tory, motocykle, zespoły i zawodników z sezonu 2024. Tak jak poprzednie odsłony, gra kładzie dość duży nacisk na realizm, który objawia się zarówno w modelu jazdy, jak i realiach tytułowej dyscypliny motosportu. It only happens in MotoGP 24. Gra platformowa z elementami przygodowymi. W grze wcielamy się w bohaterów, którzy próbują uciec z tonącego okrętu. Muszą skakać po platformach, omijać pułapki oraz rozwiązywać zagadki środowiskowe. Podczas zabawy musimy nieustannie mieć się na baczności, gdyż przechylenie kadłuba okrętu oraz poziom wody na jego pokładzie bez przerwy się zmieniają. To gra logiczna z elementami platformówki. Podczas zabawy eksplorujemy dwuwymiarowe mapy, unikamy zagrożeń, zbieramy przedmioty oraz przede wszystkim rozwiązujemy zagadki. Akcje gry obserwujemy od boku. Swoją postacią, czyli stworzonkiem o okrągłym kształcie, przemieszczamy się i skaczemy, ataki zaś ograniczono do odpowiedniego wykorzystania funkcji służących do poruszania się. Przygodowa gra akcji utrzymana w klimatach survival horroru w stylu retro. Główną bohaterką gry jest Mara, która wyrusza w głąb wielkiego parku rozrywki, niespodziewanie zamkniętego przed 2 laty. W tej strategicznej grze wcielamy się w zarządcę kosmicznej kolonii na obcej planecie. Naszym zadaniem jest rozwijanie kolonii, zdobywanie wpływów w galaktyce i powstrzymywanie różnorodnych zagrożeń. Take care of pollution and emissions caused by your expanding cities. With increased climate change, natural disasters are becoming more frequent and severe. Do research for renewable energy sources and develop sustainable production lines to avoid destruction and climate collapse. Let us use the second chance to change our way of life and to transform the production of energy and goods in a sustainable way. Achieving a balance between growth and sustainability is the final challenge for every civilization. Imagine Earth limited. Building a better future. You say that, but nothing has ever happened.
przygodówka z pogranicza podgatunków point and click i visual novel. Akcja rozgrywa się w cyberpunkowym mieście, znanym z poprzedniej części. Za sprawą mocy w grze poruszamy się po wspomnieniach innych, identyfikujemy je, manipulujemy nimi, jednak jeśli nasza ingerencja będzie zbyt duża, możemy nieodwracalnie uszkodzić wspomnienie danej osoby. RPG akcji TPP typu Souls-like, wyraźnie inspirowane serią Dark Souls. W trakcie rozgrywki wcielamy się w postać, która niczym w pierwszej odsłonie cyklu raz jeszcze musi stawić czoła ponurym bóstwom, zwanymi Władcami Gniewu. Przygoda wiedzie nas przez ponure krainy, wśród których znajdziemy m.in. ośnieżone górskie szczyty oraz miasto budzące skojarzenia z wiktoriańskim Londynem. Gra logiczna, której świat zbudowany jest z dwustronnych kartek papieru. Główna bohaterka posiada moc składania ich w taki sposób, aby tworzyć sobie drogę do miejsc niedostępnych dla innych. Until the storm started. Now, I guess we're stuck here until the rain clears. So we may as well get to know each other. My name is Paige. 18 years old, astrophysicist in training. Hobbies include journaling, origami, oh, and bending the space-time continuum. But more on that later. Pełnoprawny remake stworzonej w 1994 roku gry System Shock, które dzięki unikalnej hybrydzie gatunkowej strzelaniny FPS z grą fabularną w realiach cyberpunkowych weszło na stale do kanonu swojego gatunku. Największe zmiany zaszły w oprawie graficznej, którą opracowano na nowo od zera. Ponadto kompletnie przebudowano system sterowania i interfejs tak, aby przypominał dzisiejsze FPS-y. Not bad. I may have other work for you once this is over. Tytuł z pogranicza JRPG był wikarciany. W
trakcie rozgrywki trafiamy w sam środek tak zwanej stuletniej wojny, czyli wielkiego konfliktu, w którym bierze udział 17 królestw. Listen up! Save the innocent townspeople! You all, with me! Taktyczna strategia turowa z elementami RPG osadzona w czasach wojny stuletniej. W grze wcielamy się w bohatera, który szukając chwały miesza się w intrygę znacznie większego kalibru, przez co będzie musiał zmierzyć się z tajemniczym mrocznym kultem. Naszym centrum dowodzenia podczas rozgrywki jest zamek, który rozbudowujemy w miarę postępów. And beware the Order and its evil influence, or watch the kingdom fall under its clutches. Strategically position your soldiers to surprise your enemies. Find covers, high grounds, and take advantage of the battlefield's characteristics to gain the upper hand. Think tactically to dominate the battlefield. The fate of the kingdom rests on your shoulders. Strengthen your domain and win the toughest battles with... Hybryda gatunkowa, która łączy elementy przygodówki i twin-stick shootera. Podczas zabawy gracz kieruje duchem eksplorującym ze światy, rozwiązującym zagadki oraz walczącym z wrogami.